kierujący podczas skręcania w lewo najwidoczniej nie zauważył tego pieszego, który przechodził już przez przejście na zielonym świetle. Musimy to podkreślić, że ten pieszy przechodził prawidłowo. I w tej sytuacji naprawdę miał sporo szczęścia, bo ostatecznie nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. Do tego groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w pierwszych dniach stycznia na jednym z katowickich skrzyżowań w centrum miasta. Niedostateczna ostrożność kierowców zbliżających się do przejść dla pieszych to najczęstsza przyczyna wypadków z udziałem pieszych. Od początku roku na drogach województwa śląskiego odnotowaliśmy już 38 wypadków z udziałem pieszych. Na szczęście w tych wypadkach nikt nie zginął, natomiast 39 osób zostało rannych. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierujących. Porównując te zdarzenia do roku ubiegłego, to w całym styczniu 2022 roku tych zdarzeń było 58, także no jesteśmy tutaj w połowie stycznia, a gonimy niestety tą statystykę. Dlatego też policja coraz częściej publikuje podobne nagrania, by kierowcom przypomnieć o zachowaniu szczególnej ostrożności, gdy zbliżają się do przejścia dla pieszych. Egzaminatorzy przyznają, że ośrodki szkolenia kierowców kładą szczególny nacisk na te kwestie, jednak w momencie otrzymania prawa jazdy niektórzy kierowcy przestają uważać. Ta osoba, która uzyska dokument prawa jazdy, właściwie na tym etapie kończy się jej etap szkolenia. Nasze przepisy tutaj, ustawa o kierujących pojazdami, no swego czasu, właściwie w momencie, kiedy ona już wchodziła, przewidywała dodatkowe szkolenia dla osób, które już uzyskały dokument prawa jazdy. Tam chodziło o to, żeby po prostu w okresie bodajże do pół roku odbyć dodatkowe szkolenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, ale te przepisy są martwe. Bo w praktyce nic się w tej kwestii nie dzieje. W niebezpiecznych sytuacjach, do których dochodzi w okolicach pasów, winę ponoszą nie tylko kierowcy. Piesi często wchodzą na przejście z twarzą w telefonie komórkowym i słuchawkach na uszach, choć oczywiście nie wolno im tego robić. Eksperci zwracają też uwagę na rolę elementów odblaskowych. Z takim elementem odblaskowym ze 100 metrów już kogoś możemy dostrzec. Natomiast jeżeli on jest ubrany na ciemno, idzie, w naszym województwie jest jeszcze wiele miejsc, gdzie nie ma tych chodników, tych miejscowości. Tak, kiedy osoba idzie, jeszcze nie tą stroną drogi się porusza, prawda, co trzeba, idzie bez tych elementów blaskowych, jest to bardzo niebezpieczne. Są w wielu miejscach remonty, przebudowy dróg. Te przejścia są tymczasowe, nieoznakowane. Nawet idziemy po mieście, w miejscu, gdzie nie ma w ogóle świateł, przejście jest tymczasowe. Kierowcy ciężko też zauważyć pieszego. Stąd od kilkunastu miesięcy wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego we współpracy z władzami województwa doświetlają najbardziej newralgiczne i niebezpieczne przejścia dla pieszych w regionie, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków lub gdzie ruch jest największy. Jednak nawet najlepsze światła nie zastąpią ostrożności i zdrowego rozsądku.